W tym filmie rozwiążemy sobie takie zadanie. Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym, gdzie długość AC jest równa 7, długość BC jest równa 24, a kąt prosty jest przy wierzchołku C. Dobrze, treść jest długa, więc zanim przeczytam dalej, to narysuję już ten trójkąt. Będziemy później zaznaczać to, co tam dalej jest w treści zadania, czyli mamy trójkąt prostokątny. No powiedzmy, trójkąt prostokątny. Teraz kąt prosty jest przy wierzchołku C. Długość przy prostokątnej AC to jest ta krótsza. No to powiedzmy, że tutaj mamy wierzchołek A. Ta długość jest 7. No a ta druga przyprostokątna BC ma długość 24. No widać, że trochę nie w skali narysowałem. Jeżeli tu ma być 24, tu ma być 7, to ten trójkąt powinien być taki bardziej, dużo bardziej spiczasty. No ale... Rysunek jest schematyczny, niech, niech tak zostanie. Czytamy dalej. Punkt M dzieli odcinek AB na dwie równe części, a punkt D leży po tej samej stronie prostej AB co punkt C. Dobrze, czyli punkt M dzieli odcinek AB na dwie równe części, czyli tutaj dokładnie w połowie znajdzie się punkt M. A punkt D leży po tej samej stronie prostej AB co punkt C. Także a długość AD jest równa długości BD, równa jest 15. Czyli punkt D leży gdzieś tutaj po tej samej stronie prostej AB, co wierzchołek C, czyli tak na lewo i w dół. No i jest równo oddalony od wierzchołków B i od wierzchołka A, czyli będzie leżał na takiej prostej prostopadłej, czyli na symetralnej odcinka AB. Zbiór punktów równo odległych od, od dwóch punktów to jest prosta prostopadła do odcinka jej łączącego przechodząca przez środek, czyli tutaj mamy kąt prosty. No i gdzieś na tej prostej, po tej samej stronie co wierzchołek C, leży punkt D. Tu powiedzmy leży punkt D. No i wiemy, że te odległości są równe i wynoszą 15. Tu mamy 15 i tutaj mamy 15. Wiedząc, że pole trójkąta CDM może być wyrażone jako m razy pierwiastek z n przez p, gdzie m, n i p są dodatnimi liczbami całkowitymi, m i p są względnie pierwsze, co znaczy, że po prostu ułamek m przez p nie da się już skrócić, a n nie dzieli się przez kwadrat żadnej liczby pierwszej, czyli z n nie da się wyciągnąć kwadratu żadnej liczby, czyli nie da się już tego wyrażenia takiego Niewymiernego w żaden sposób uprościć. Ani przez wyciągnięcie tutaj czegoś spod pierwiastka, ani przez skrócenie. Znaleźć wartość m plus n plus p. No dobrze. Czyli pytają nas o taki trójkąt, którego jeszcze tutaj nie narysowałem. Trójkąt CDM. CDM. Czyli to będzie taki trójkąt. No i pytają nas o. Nie, nie dokładnie o pole tego trójkąta, ale o te, o te liczby, przez które to pole się wyraża. Bo konkretnie będzie chodziło o ich sumę. No ale jak znajdziemy to pole, to będziemy mieli te liczby m, n i p. Czyli powiedzmy, że chcemy znaleźć pole tego trójkąta CDM. No dobrze, jak się do tego zabrać? No możemy zacząć od czegoś łatwiejszego. Możemy zacząć od najprostszej rzeczy, jaka tutaj się nasuwa, czyli od obliczenia długości boku AB. No bo to możemy po prostu z twierdzenia Pythagorasa obliczyć, no bo wiemy, że 24 do kwadratu, to jest jedna prostokątna, dodać 7 do kwadratu, to będzie długość odcinka AB do kwadratu. 24 do kwadratu to jest 576, dodać 49, no i to ma być AB do kwadratu, 576 dodać 49, to będzie 625, to ma być AB do kwadratu, czyli długość odcinka AB, akurat z 625 łatwo wyciąga się pierwiastek, to będzie 25. No to obliczyliśmy długość odcinka AB. No i wiemy w związku z tym, że skoro punkt M dzieli ten bok AB na. Dwie równe części, no to każda z tych części ma długość 25 drugich. Czyli tutaj mamy 25 drugich i tutaj mamy 25 drugich. Dobrze. To coś już wiemy. No ale to ciągle niewiele nam mówi o tym, o tym trójkącie CDM. No ale teraz zastanówmy się nad tym odcinkiem CM. Czy coś o nim możemy powiedzieć? To w tym celu ja może tutaj jeszcze sobie dorysuję osie układów współrzędnych. Tak narysowałem ten trójkąt, że możemy sobie wyobrazić, że on tutaj jest w układzie współrzędnych w ten sposób, że wierzchołek C jest w początku układów współrzędnych czyli tutaj mamy punkt 0,0 0. wtedy wierzchołek A ma współrzędne 7,0 no a wierzchołek B ma współrzędne 0 i 24 to jakie wtedy współrzędne ma punkt M? zastanówmy się współrzędne punktu M będą po prostu średnią arytmetyczną współrzędnych punktu B i punktu A, czyli współrzędna X to będzie 7 drugich, bo to jest średnia z 0 i z 7, a współrzędna Y to będzie 24 podzielić przez 2, czyli 12. Takie będą współrzędne punktu M. No i widzimy teraz, że współrzędna X tego punktu M to jest 7 drugi, czyli to jest dokładnie połowa siódemki, co oznacza, że ta wysokość, którą tutaj narysowałem, jest osią symetrii tego trójkąta AMC. Czyli z tego, z tego, że te odcinki są sobie równe, wynika, że również te boki muszą być sobie równe. Po prostu mamy symetrię taką lustrzaną, czyli ten bok CM musi mieć taką samą długość, czyli ten bok CM musi mieć taką samą długość jak bok AM. Czyli jego długość musi wynosić 25 drugich. Czyli mamy taki trójkąt tutaj równoramienny. I korzystając z tego, że on jest równoramienny, no to widzimy, że długość tego odcinka CM będzie również 25 drugich. No dobrze, tutaj mamy jeszcze jeden trójkąt prostokątny, z którego teraz prostokątności skorzystamy, trójkąt BDM. Tu jest zaznaczony kąt prosty i w tym trójkącie znamy długości tych dwóch boków. No to teraz korzystając z tego, że mamy taki trójkąt prostokątny, możemy wyznaczyć długość odcinka dm. Czyli możemy napisać dla tego trójkąta prostokątnego BDM twierdzenie Pythagorasa. Długość odcinka dm do kwadratu. Dodać, druga przyprostokątna ma długość 25 drugich do kwadratu. To musi być równe 15 do kwadratu. No to teraz mogę wykonać te, to potęgowanie jedno i drugie i mogę odjąć od razu, żeby nie pisać za dużo, od obu stron 25 drugich, czyli napiszę, że dm to jest 15 do kwadratu to jest 225 odjąć 25 drugich do kwadratu to będzie 625 czwartych, czyli dm do kwadratu to będzie, no muszę tutaj do wspólnego mianownika sprowadzić, czyli 225 i 625 czwartych to Wspólny mianownik będzie 4, czyli to rozszerzam przez 4. 225 razy 4 to jest 900. Odjąć 625 czwartych. A no to się równa. 900 odjąć 625 czwartych to będzie 275 czwartych. Czyli Dm będzie równe pierwiastek z 275 podzielone przez pierwiastek z 4 to jest 2. No a 275 to jest 25 razy 11, jak łatwo widać. Pierwiastek z tego, no więc z 25 mogę pierwiastek wyciągnąć, i będę miał 5 razy pierwiastek z 11 podzielone przez 2. To jest długość tego odcinka DM. No to widzimy, że mam teraz w tym trójkącie CDM, znam już dwa boki. Może narysuję go teraz tutaj jeszcze raz, żeby lepiej to było widać. I jeszcze w takiej pozycji obróconej. Czyli tutaj mam wierzchołek C, tu mam wierzchołek M, a tu mam wierzchołek D. No i znam długość tego odcinka, bo przed chwilą to policzyłem, że to jest 5 razy pierwiastek z 11 przez 2. Długość odcinka CM to jest 25. Drugich. No i teraz, żeby obliczyć pole tego trójkąta, to dobrze by było znać na przykład tę wysokość opuszczoną na bok CM. No ale nie znam tej wysokości. Ale zauważmy, że jeżeli bym znał sinus tego kąta teta tutaj, to sinus tego kąta teta to jest wysokość, to jest stosunek wysokości do tego boku, czyli... Napiszę tu w nawiasie 5 razy pierwiastek z 11 przez 2, bo nie lubię piętrowych ułamków, ale tak napiszę wyjątkowo. No więc gdybym tylko znał ten sinus teta, no mógłbym z tego obliczyć tę wysokość. No, a jak obliczyć ten sinus teta? No ten kąt teta. Na rysunku tutaj występuje w tym miejscu. No i zauważmy, że jest tutaj taki pewien trójkąt. Konkretnie trójkąt BCM w którym znamy wszystkie boki i w którym ten kąt teta w jakim sensie występuje. No bo tutaj jaka jest miara tego kąta, które, który teraz na czerwono zaznaczyłem. No, miara tego kąta to jest tutaj kąt prosty, czyli 90 stopni plus teta. Więc narysuję tutaj pod spodem jeszcze raz ten trójkąt, żeby lepiej to było widać. Mam trójkąt. Tutaj jest wierzchołek B, tu jest wierzchołek C, a tu jest wierzchołek M. No, i tutaj mam ten kąt na czerwono zaznaczony, którego miara wynosi 90 stopni plus teta. Tutaj wszystkie długości boków znam, bo tutaj mam 24, tutaj mam 25 przez 2, i tutaj też mam 25 przez 2. No i teraz mogę skorzystać w takim razie z twierdzenia kosinusów, żeby wyliczyć kosinus tego kąta, który tutaj na czerwono zaznaczyłem. No, to zrobię to. Czyli twierdzenie kosinusów teraz zapiszę dla tego trójkąta. No to mamy tak: 24 do kwadratu to jest 25 przez 2 do kwadratu. Dodać 25 przez 2 do kwadratu. Odjąć dwa razy iloczyn długości tych dwóch pozostałych boków. To jest akurat trójkąt równoramienny. Więc długość tych boków są takie same, razy cosinus tego kąta, który tam jest, czyli 90 stopni, dodać teta. No ale mówiłem, że potrzebny mi jest sinus tego kąta, a tutaj występuje cosinus i to w dodatku takiego innego kąta. No ale to akurat okazuje się, że to jest bardzo wygodne, bardzo to jest nam na rękę, dlatego że mamy taką tożsamość trygonometryczną, którą znamy z poprzednich filmów, która mówi, że cosinus jakiegoś dowolnego kąta alfa, to jest to samo co sinus od 90 stopni odjąć ten kąt alfa. Taka tożsamość była wyprowadzana i to nawet nie raz już w, w moich filmach. No i teraz jeżeli za kąt alfa ja wstawię kąt 90 stopni dodać teta, no to co zobaczymy? Zobaczymy, że cosinus od 90 stopni dodać teta to jest to samo co sinus, No i co? Muszę tutaj za alfa wstawić, czyli będę miał 90 stopni. Odjąć 90 stopni, dodać teta. No co? Po odjęciu wyjdzie, że to będzie równe sinus. 90 i 90 się odejmie, czyli będzie sinus od minus teta. No bo tutaj był minus przed nawiasem. No a sinus od minus teta to jest to samo... Co minus sinus kąta teta, dlatego że sinus jest funkcją nieparzystą. Czyli ten cosinus 90 stopni plus teta to jest dokładnie minus sinus teta. Czyli to, to jest to samo co minus sinus teta. No a wszystkie pozostałe tutaj liczby znam, więc wyliczę z tego równania ten minus sinus teta. No to zróbmy to. Liczmy to. 24 do kwadratu to już liczyliśmy, to jest 576. To się równa. No tutaj będziemy mieli 2 razy 25 przez 2 do kwadratu, czyli 2 razy 625 czwartych. Odjąć, tutaj znowu mamy 2 razy 625 czwartych. Razy minus sinus teta. Minus i minus, czyli będziemy mieli plus. Sinus teta. No dobrze, czyli 576 to się równa. Tutaj się skróci i zostanie dwójka, tutaj też się skróci, zostanie dwójka. No i mogę wyciągnąć przed nawias. 625 drugich, a w nawiasie zostanie mi 1. dodać sinus teta. No i teraz mogę obie strony podzielić przez 625 drugich. Czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli pomnożyć przez 2. 625. No i to się równa 1 dodać sinus teta. Dobrze, 576 razy 2 to będzie 1152. Dzielone przez 625. To się równa 1 dodać sinus teta. Czyli sinus teta. To będzie ta liczba, która tutaj jest po lewej stronie. Odjąć 1. Odjąć 1, no to to sprowadzimy do wspólnego mianownika, którym jest 625. Odjąć 625 w liczniku. No to to już w pamięci tego nie obliczę, to sobie tutaj pod kreskę to wyliczę. Odjąć 625. Od 12 odjąć 5, to jest 7. Tutaj mamy 4. Od 4 odjąć 2, to będzie 2. Od 11, do 6, to jest 5, czyli to jest 527. Czyli sinus kąta teta jest równy 527,625. No i to jest ostatni element układanki, który nam jest potrzebny, bo tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj według tego rysunku już mamy wszystko, co nam jest potrzebne, żeby obliczyć pole tego, tego trójkąta. Brakowało nam tylko tego sinusa. No bo teraz już mogę wyliczyć tę wysokość. Wysokość mojego trójkąta to jest ten bok, którego długość była równa 5 pierwiastków z 11 dzielone przez 2 razy sinus kąta teta. Tutaj mamy to napisane, że sinus teta to jest h przez długość tego boku, czyli h to będzie. Długość tego boku razy sinus Teta. Więc to tutaj napisałem. Czyli mamy 5 pierwiastków z 11 dzielone przez 2. No a sinus teta to jest 527,625. No to tutaj 5 i 625 się skróci i zostanie mi 125. 5 razy 125 to jest 625. Razy 2, czyli mamy w mianowniku 250, a w liczniku mamy 527 pierwiastków z 11. To jest wysokość mojego trójkąta. No i mogę w związku z tym obliczyć wreszcie pole mojego trójkąta. Pole to będzie 1 druga razy długość podstawy. Wróćmy do naszego rysunku. Długość podstawy to jest 25 drugich. razy 25 drugich. No i wysokość, którą tutaj obliczyłem, czyli 527 razy pierwiastek z 11, dzielone przez 250. To ile to będzie? 25 i 250 się skróci, zostanie tutaj 10. No to będzie w liczniku 527 razy Pierwiastek z 11, dzielone przez w mianowniku mamy 2 razy 2 razy 10, czyli przez 40. No widać, że tutaj już się ten ułamek nie skróci. Z 11 też się nic nie wyciągnie przed pierwiastek, bo to jest po prostu liczba pierwsza, czyli mamy już wynik pola tego trójkąta w postaci takiej, jak tutaj pytali w zadaniu. M razy pierwiastek z n przez p, gdzie już się bardziej tego uprościć nie da. No, i teraz pytają nas, jaka jest suma tych liczb. No to obliczmy tę sumę i będziemy mieli zadanie rozwiązane. 527 dodać 11, dodać 40. 527 dodać 11 to jest 538, dodać 40, czyli to jest 578. Taki jest wynik. No i rozwiązaliśmy zadanie.